Dzień dobry, witajcie serdecznie z tej strony Shrimp Time. A my mamy, moi drodzy, magiczne pudełeczko, wyczekiwany film z pokazaniem, jak to wszystko z Dalekiego Wschodu przychodzi. Słuchajcie, jak wiecie, ja nie lubię szukać krewetek w Europie, lubię szukać krewetek u źródła, u tych, którzy się na tych krewetkach najlepiej znają. I trochę osób może się na mnie obrazić, ale powiem wam, że z mojego doświadczenia niestety Azja genetycznie nas przewyższa. Przewyższają nas Azjaci genetycznie i w związku z tym w momencie, jak startuje stado, to w mojej ocenie najfajniej dla mnie jest ściągnąć krewetki z Azji. I tutaj jest kolejny taki unboxing krewetek z Azji. Część osób, która była na live'ie, pewnie już te krewetki widziała, a ci, co nie byli, będą mogli teraz zobaczyć. Jest to paczuszka, która przyszła z bardzo, bardzo Dalekiego Wschodu i jest to, słuchajcie, paczka z Blue Boltami. Z Blue Boltami, które w ocenie sprzedawcy są Blue Boltami najwyższej jakości i zobaczymy, czy te Blue Bolty, moi drodzy, takie rzeczywiście są. Proszę bardzo, mamy styroboksik i styroboksik jest jeszcze w takiej folijce zapakowany, zapewne po to, żeby tu się nic nie narozwalało i nie narozlewało, jeżeli by coś strzeliło w tym styroboksie. Fajna różowa azjatycka folia, mam nadzieję, że żadnego szkodnika nie nosi ze sobą. No i moi drodzy, tę folię należy rozpakować. Natomiast może nie będę opisywał, co robię, tylko robił wtręty takie szybkie z tym potencjalnie, co przyszło. Bardziej istotna rzecz jest taka właśnie, o której wam mówię. Generalnie krewetki, dla mnie takie stada początkowe krewetek, ja lubię je sobie ściągnąć z Azji. Niestety na kilku stadach się przekonałem, że rzeczywiście ta genetyka jest bardzo ciekawa w tym, co przychodzi. Jest naprawdę widać pracę selekcyjną na tych krewetkach. I z tego powodu w zasadzie jedno tylko takie stado, które brałem z Europy, z którego byłem jakoś mega zadowolony, to są PBL-ki. Pure Black Line, tam rzeczywiście widać było kunszt hodowcy i widać było, że przyszły bardzo dobre krewetki. Tak jak mówiłem, mamy tutaj Blue Bolty, potrójna SK, czyli najwyższa gradacja. No i parę tych Blue Boltów pozwoliłem sobie, moi mili, zamówić, ponieważ no to powiem wam prosto, z punktu widzenia sklepu na Blue Bolty jest potężne zapotrzebowanie. Jest naprawdę duże i dużo z was się pyta mnie o Blue Bolty, dużo osób chce Blue Bolty, ja jakąś tam swoją linię, która jest całkiem niezła, posiadam. Natomiast chciałem zobaczyć, jak wygląda ten najwyższej gradacji Blue Bolt w Azji. I z tego powodu właśnie dobrałem parę tych Blue Boltów. Miała być seteczka, przyszło bodajże 80 parę, już dokładnie nie pamiętam, 80 ile. No i tak mamy zapakowaną naszą paczuszkę. Bardzo ważna rzecz, słuchajcie, mega ciekawa, ponieważ wszyscy tak ostro pilnują hitpaków. No tutaj dostaliśmy coś zupełnie odrębnego, coś zupełnie innego, czyli w naszej paczuszce nie mamy hitpaka, a mamy wkład chłodzący wrzucony, właśnie dlatego, że wysyłanie krewetek w niższej temperaturze niż 20 stopni, o dziwo, dla krewetek jest bardzo dobre. Jest lepsze, spowalnia ich procesy życiowe i dzięki temu krewetki są bardziej odporne na pogarszające się w worku parametry wody i są również krewetki jakby lekko zahibernowane, aczkolwiek tutaj o tych nie można tego powiedzieć, a przez to, że są lekko zahibernowane, to lepiej znoszą podróż. Jak widzicie, dwa fajne wory wrzucone. Może jak kiedyś będziecie chcieli, poopowiadam wam trochę w ogóle o wysyłce i odbieraniu takich krewetek z zagranicy, bo z racji właśnie na importowanie krewetek, z racji na to, że zajmuje, powoli się szykuje też do eksportowania krewetek poza Europę, to warto w mojej ocenie wiedzieć, jak wyglądają te regulacje, i z tego powodu też sam zaczynam się powolutku ich uczyć, więc pewnie jak pierwsze paczki polecą na nowy kontynent, na nowy świat, to wtedy będę już mógł wam powiedzieć, jak to wygląda, a być może nawet zrobić jakiś film czy reportaż z wysyłania krewetek. No ale jakby na to nie patrzeć, Blue Bolty należy pooglądać. Ja szybciutko poleciałem po takie małe akwarium, które już widzieliście u mnie na filmach, a które służy stricte do pokazywania krewet, do pokazywania tego, co przyszło. Niby nie jest to opti, aczkolwiek pozwala mniej więcej rzucić okiem. Strój oczywiście służbowy, bo krewetki przyleciały do mnie wtedy, kiedy miałem pewne obowiązki służbowe, kiedy miałem trochę roboty i z tego powodu nie mogę sobie na luźno być, tylko muszę być ładnie w koszulce i tak dalej. Bierzemy się za odpakowywanie i już niedługo, moi drodzy, jeszcze chwilka, zobaczycie, co to jest. Oczywiście pakowanie, podwójny worek akwarystyczny, gumki na związanie worka. Ja to robię inaczej, ja sobie wiążę ten worek, nie wiążę go gumkami, tylko worek jakby sam w sobie. I ciekawostka taka, po Polsce w zasadzie wysyłam krewetki bez powietrza. I de facto nie możecie tego za bardzo zrobić, wysyłając transportem lotniczym, ponieważ jedna z deklaracji, którą musicie wypełnić i która może być weryfikowana przy transporcie lotniczym zwierząt, jest to wskazanie, na jak długo tlen został do takiego pakunku zapewniony, jak długo krewetki mogą spoczywać w takim pakunku i w takich warunkach, a jeżeli lot się wydłuży, to musicie zamieścić instrukcję, jakie działania podjąć, żeby te krewetki ratować. Co jest dla mnie kuriozalną trochę sytuacją, bo nie wyobrażam sobie, jakby przewoźnik miał na przykład dać taką wodę, jaką my mamy w akwarium, o takich parametrach. Ekstremalnie ciekawy temat byłby w szczególności w zakresie pH, no nie? Że obsługa lotniska, czy też obsługa lotu organizuje wodę RO, tą wodę soli, a potem jeszcze w jakiś sposób stabilnie stara się w niej pH utrzymać, czy też, dajmy na to, ustawić. No nie, bardzo ciekawa rzecz. Słuchajcie, dwa pakunki, ja wam pokażę jeden, w jednym i w drugim są dokładnie te same krewetki. Mieliście też przyjemność oglądać te krewetki w filmie z zakładania krewetkarium, bardzo ważnym, do którego odnośnik wam wrzucę tutaj. Natomiast tak wyglądają te Blue Bolty. Jest to taka kolorystyka. Wydaje mi się, że ten niebieski jest całkiem mocny. Krewety już trochę u mnie siedzą, podrosły. Myślę, że do miesiąca będą już dojrzałe i będą mogły rzucać pierwsze, a w zasadzie podnosić pierwsze jaja. No i tu macie jakość krewetki. Pozdrawiam wszystkich tych dyskutujących o jakościach krewetek. Wydaje mi się, że krewety mówią same za siebie i że ta jakość tutaj fajnie wygląda. Dajcie znać, czy podobają wam się Blue Bolty. Zapraszam was oczywiście do subskrybowania, wspierajcie kanał, bo w ten sposób przyspieszacie rozbudowę hodowli i możecie załapać się na jakiś konkurs. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i keep on shrimping.